Witam serdecznie na kanale Picasso. Dzisiaj, jak co tydzień, weekendowe nowości, Howrse. No i cóż w tych Howrsach tam mamy ciekawego? Cóż tam ciekawego jest? A mianowicie upominek Hestii. No ale cena 420 kuponów moim zdaniem jest lekko przesadzona. Ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem, że jest to dosyć cenny CR-ek. No ale wiecie co, bez tego CR-ka jednak ja potrafię się obejść. Druga sprawa, nawet koniki z tym CR-kiem nie osiągają czasem takich cen, jak sam ten CR jest tutaj nam sprzedawany. Moim zdaniem nie warto go zakupywać i nie warto z nim się w ogóle tutaj bratać, no chyba że rzeczywiście się ma tylko i wyłącznie taką hodowlę, że wymagacie upominka Hestii. Natomiast jeżeli w mojej takiej obserwacji, no to no można się obejść bez tego. Poza tym ja nie jestem zbytnio entuzjastą hodowli jednorogów, chyba że jakichś wyjątkowych. Natomiast no w tym momencie jest to, powiedzmy sobie szczerze, bardzo, bardzo ekskluzywna hodowla. Z tego co widać, no na załączonym obrazku 420 kuponów za jeden CR-ek, żeby wyhodować powiedzmy dwa różki na różce płodności. No to powiem szczerze, no wymaga dużego samozaparcia i wielu finansów, żeby taką hodowlę prowadzić i naprawdę szanuję osoby, które mają hodowlę jednorogów i w tym momencie się zastanawiają, czy czasem nie kupić tego CR-a. No cóż, powiem szczerze, że no zaskoczyła mnie cena, po prostu mnie zaskoczyła cena, no i tyle w tym temacie. Następną sprzedaż, którą mamy, to mamy w sprzedażach bezpośrednich dzikiego delty Dunaju. No i ten dziki jest dostępny od razu za 900 kuponów. I teraz pytanie, czy on się opłaca, czy też nie. No pamiętajcie jedną rzecz, że ten konik już na dzień dobry ma 3 lata, a co za tym idzie, skoro ma 3 lata, no to jak ma 3 lata, to już straciliście co najmniej 30 kuponów, ponieważ on daje po 10 kuponów do 80 roku życia swojego, natomiast daje raz w roku. To nie jest tak, że na urodziny dostaje, tylko raz w roku, którym tam idzie, po prostu dostajecie 10 kuponów. Co nam daje? Aha, jeszcze jedna sprawa, że te kupony daje dopiero po jego oswojeniu, a oswojenie tak mniej więcej 2 lata zajmuje, taki w normalnym trybie powiedzmy, więc de facto dostajecie, możecie dostać z niego w ciągu jakiegoś roku, dwóch, po prostu 750 kuponów, ja to wielokrotnie już mówiłem, więc 900 kuponów to już jest wydatek na wyrost. Natomiast nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że możecie kupować go kolekcjonersko i nie bierzemy pod uwagę tutaj, że na przykład chcecie po prostu mieć jakiegokolwiek boskiego konia, aczkolwiek boski to nie jest, tylko dzikusek i raczej on się nie zalicza do boskich, aczkolwiek zawody typowo ma pod boskie, więc de facto można by zaliczyć po prostu go do boskich. Pamiętajcie, że tego konika już nie macie szans dostać z numerem 1, z tego względu, że numer 1 już jest przyznany, a jak wiecie, być może, że jeżeli chodzi o umiejętności wrodzone, to pod tym względem dzikusom przyznaje się odnośnie pierwszeństwa. Największe umiejętności wrodzone mają te dzikusy, które są z numerem 1 oswojone, później coraz bardziej maleją. Te dzikusy chyba najprawdopodobniej po oswojeniu nie powinny mieć bardzo znaczących tutaj umiejętności wrodzonych, więc wszystkie dodatkowe umiejętności najprawdopodobniej możecie tylko i wyłącznie poprzez oswajanie dostać. No i w tym temacie już chyba temat jest wyczerpany. Co jeszcze mogę powiedzieć o dzikich? No, przy oswajaniu, tak jak powiedziałem, można mu podwyższyć troszeczkę umiejętności poprzez oswajanie innych dzikusów. Zresztą to będzie widać najprawdopodobniej. Ja tu gdzieś mam swoje dzikusy, ja miałem całą kolekcję tych dzikich. Pewnie boskich siedzą. A to będą młodsze, do młodszych będą się zaliczać. Tak jest. I na przykład tutaj mamy dzikuska i tutaj w tym miejscu gdzieś powinny być te właśnie oswajania i w tym momencie będą te dzikusy oswajane, prawda? No i tak, no umiejętności tak jak w normalnym blupie robicie, także tutaj też nie ma większej różnicy. W każdym razie, no co są ciekawe koniki, bardziej je wolę od chimer, bo chimery są chimeraste i po prostu czasem odmawiają posłuszeństwa, natomiast dzikuski, jak już się oswoi, to jest wszystko w porządku i chodzą jak ta lala, więc można się nimi troszeczkę pobawić, tak? Natomiast największą niespodziankę, którą nam zrobili, to dali nam wreszcie jakiegoś porządnego konika, czyli ziemię do naszej kolekcji planetarnej. I ziemia jest o tyle bardzo cenna, że po pierwsze, na 6. poziomie nawet, to nawet niewysoko, nie dali nawet na 7, więc dosyć fajnie. Ziemia nam daje drugiego konika, a mianowicie księżyca, po pokryciu bodajże z Marsem. Natomiast co jest takie dosyć ważne, to że ona sama w sobie nie daje nam właśnie tych kuponów, co za sprawą swojego syneczka, czyli księżyca. Jeżeli księżyc będzie miał urodziny, no to wtedy dostajecie w prezencie 10 kuponów. I pamiętajcie jedną rzecz najważniejszą. Nigdy księżycowi nie dawajcie wody młodości, bo wtedy wydłuża się ten czas o 100% i wtedy zamiast co 6. dzień dostajecie co 12. dzień po prostu te 10 kuponów. Z pokrycia Słońca i Księżyca. No niestety nie mam Słońca, więc nie będę mógł Wam dać tego pokrycia. No cóż, Słońce dopiero dostaje się jak wszystkie koniki Układu Słonecznego się zbierze i wtedy dostajemy Słońce. Ja Słońce już swoje zdobyłem, więc drugiego nie dostanę. No gdzieś chodzi po serwerze, także tam jakbyście się spotkali, to rzućcie mu jabłuszko ode mnie i tak dalej. A w każdym razie Słońce da się kupić, da się sprzedać i jest moim zdaniem jednym z fajniejszych koników. I mi bardzo żal i szkoda, że mojego konika już nie mam. No cóż, tak to bywa. No i cóż, mam do Was taki jeden konkursik. Chciałbym konkurs odnośnie tutaj tego ucha zrobić i powiedzieć tak, w ten sposób. Robię konkurs na najniższe PG pociągowych tutaj koników, różków koników, z tego względu, że tutaj widzę, że coraz bardziej te koniki są pokrywane poprzez Quilina i dlatego daję taki pomysł, że ten, kto pokaże mi najniższego ze swojej hodowli, najniższe PG tego konika, ten dostanie ode mnie NYX-a. NYX będzie przyznany na koniec tego miesiąca i cała ta właśnie cały ten nasz konkurs będzie trwał też do końca miesiąca. Pierwszego dnia następnego miesiąca ogłaszamy po prostu, kto mi prześle po prostu screen, że będzie miał takiego konika, który będzie miał najniższe PG z tej rasy pociągowej właśnie jednorożców pociągowych, no to ten dostanie tego NYX-a w prezencie ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że było ciekawie i że dacie łapkę w górę, napiszecie coś w komentarzu. No i do zobaczenia następnym razem.